20. seria Orlen Superligi zakończy się w Piotrkowie Trybunalskim. Za moment siódme starcie tej odsłony rozgrywek. Piotrkowianin podejmie Cepter KPR Legionowo. Piotr Merchelski, Polsat Sport. Dobry wieczór. Surosz, rzut z podłoża. 37. bramka w tym sezonie. Habior skutecznie, jest bramka na remis, bo wiemy, że coraz bliżej końca tej fazy zasadniczej. Teraz traci piłkę Kamil Ciok. Pusta bramka Szweda Krzysztof Rzyszkiewicz. Adamczyk odważnie ruszył w stronę bramki. Dogodna sytuacja do zdobycia bramki, a teraz Mateusz Habior. Habior, Adamczyk, Adamczyk, Habior, świetny zwód. Teraz z moim zdaniem był faulowany obrotowy, nie dostrzegli tego sędziowie. Roman Pożarek. I Surosz jeszcze raz szuka teraz obrotu Filipa Wadowskiego. Jest kontra wykorzystana. Będzie odpoczywał przez 120 sekund. Kowalski do obrotu, bramka Wadowskiego. 23-letni rozgrywający na prawej stronie. Mosiołek, Mosiołek sam mocno. Podanie doskonałe, jednak chwilę wcześniej gwizdek sędziów. Mateusz Habior z podłoża skutecznie. Ale na kłopoty Mateusz Habior. Już teraz kapitalne spotkanie, ależ szansę miał Jakub Brzeziński wystudzić Mateusza Habiora. Habior obroniony ten rzut przez Artura Kota, więc tą pierwszą część meczu i pierwszą minutę drugiej odsłony goście grać będą w osłabieniu. Habior do skrzydła, ryzykownie jednak klapka łapie piłkę. Mateusz Habior, Wołowiec z Habiorem. Jeszcze 10 sekund do końca pierwszej części rywalizacji. Adamczyk ma trochę miejsca, rzuca mocno, obija tylko poprzeczkę bramki. Chmurski też minimalnie chybił. Osiołek, bardzo szybka odpowiedź na prawą połówkę. Kowalski do Swata, jest trafienie numer 17. Kowalski na zewnątrz, pokonuje. Nieźle spisują się też bramkarze. Wcześniej Damian Chmurski, teraz Artur Kot, ale on nie zapobiegł tej bramce Sławomira Lewandowskiego. Kolejny raz, tylko jedna bramka przewagi Piotrkowianina. Rzyszkiewicz zatrzymany, teraz tutaj uniemożliwia grę podstawowemu rozgrywającemu Piotrkowianina na tej lewej stronie boiska. Tym razem bramka wyższy Damian Pawelec, niższy Sławomir Lewandowski. Habior do Cioka, ma dużo miejsca, 37-latek Ciok z Habiorem. Mateusz Habior do obrotowego, Lewandowski nie wykorzystuje szans. W wyniku 23-22 jest 25-22. Piotr Swat dokłada w ten sposób 26. bramkę. Surosz, Mosiołek, gra pasywna. Cztery podania zostały do wykonania, już tylko jedno, ale to wystarczyło. Czy odpowiedzą na te niedawne trafienie Filipa Surosza goście. Wołowiec do Habiora, Mateusz, Kamil Ciok na lewym. Habior do skrzydła, trafia, jest gol numer 28, Jakub Brzeziński za 3 punkty. Wyrzucona piłka w prawą stronę, jest jeszcze rzut, ale już po końcowej syrenie. Mateusz Habior, MVP spotkania, 13 bramek. Zapraszam na nasze kolejne transmisje. Piotr Merchelski, Polsat Sport, do usłyszenia.